Siema, tu Stary Dziad. Dzisiaj powiem wam o tym, jak rozpocząć swoją przygodę w Diablo 2 od zera. Ten poradnik będzie dotyczył Diablo 2 Lord of Destruction, gry na single playerze, na modzie Plagi, na Battle.necie, a także na przyszłym Diablo 2 Resurrected. Wszyscy progracze, wszyscy, którzy będą chcieli jak najszybciej grindować i rozwijać się w Diablo 2, właśnie w ten sposób stworzą swoją pierwszą postać i zaczną swoją grę. Trochę inaczej może wyglądać wasz plan, jeżeli gracie ze znajomymi, albo na przykład gracie na Battle.necie i macie znajomych, którzy wam dadzą przedmioty. Wtedy możecie wybrać sobie jedną z dowolnych tutaj postaci i po prostu grać dla przyjemności. Jeżeli też po prostu chcecie przejść na przykład poziom trudności podstawowy, normal, popróbować sobie jakieś postacie, pograć casualowo, to też się tym nie przejmujcie i nie musicie grać tak, jak zaraz opiszę. Jednak jeżeli chcecie zdobyć przedmioty potężne, tak, skompletować buildy, stworzyć konto, stać się bogatym graczem w Diablo 2, który posiada wiele przedmiotów i dostęp do wielu buildów, jest tylko jeden wybór. Musicie stworzyć jako pierwszą postać czarodziejkę. Dlaczego czarodziejkę? Ponieważ czarodziejka jako jedyna postać ma dostęp do teleportu. Oczywiście inne postacie mogą mieć teleport, ale tylko wtedy, kiedy założą enigmę. I to jest słowo runiczne, które możecie złożyć dopiero w late game'ie, po wielu godzinach przegranych Diablo 2. Jest to trudny achievement do osiągnięcia. Także musicie zacząć od czarodziejki. Jest to postać, która będzie dla was farmić przedmioty. Z racji tego, że posiada teleport, posiada bardzo duże obrażenia, to na niej zdobędziecie swoje pierwsze przedmioty, będziecie budować swoje bogactwo. Jest to też postać, która najszybciej przechodzi grę Diablo 2, oczywiście poziom piekło. Czarodziejka będzie najszybsza właśnie ze względu na, na teleport. Ok, więc jakby to już mamy ustalone, gracie czarodziejką. Co dalej? Po drugie musicie się zastanowić nad buildem. Jeśli chodzi o normal, według mnie są dwie ścieżki, możecie iść w błyskawice albo w ogień, przy czym należy pamiętać, że warto mieć jeden punkt w cieple, w ogniu, z racji tego, że to wam bardzo zwiększy waszą regenerację many. Oraz w błyskawicach. Bardzo ważne jest pole statyczne, które będzie bardzo użyteczne przeciwko bossom albo twardym paczkom, bo zabiera procentowo życie. I bardzo ważny jest teleport, którego jednak możecie używać dopiero od 18 poziomu. Jednak pamiętajcie, żeby już na 17 poziomie włożyć jeden punkt tutaj, w telekinezę, żeby już na 18 od razu odblokować teleport. Także te umiejętności są konieczne. Ciepło, błyskawice do teleportu i pole statyczne. I później już od was zależy, jak będziecie się rozwijać. Dlaczego według mnie ogień jest lepszy niż błyskawice? Otóż na początku gry nie będziecie mieli dostępu do wielu przedmiotów i takimi potężnymi przedmiotami, relatywnie potężnymi, które możecie stworzyć, są dwa słowa runiczne. Pierwszym jest leaf, które składacie w lasce, taka jak ta, albo w jakiejś innej lasce dla czarodziejki, z dwoma miejscami na klejnot. I to są runy Tyr, Ral w tej kolejności. Możecie tego słowa używać od 19 poziomu i ono, to słowo znacznie zbustuje wam wasze umiejętności ognia i obrażenia od ognia, i z tym słowem będziecie grać według mnie do koszmaru, pewnie do Mefista na koszmarze mniej więcej. Kolejnym fajnym słowem, które możecie stworzyć, jest zbroja z dwoma miejscami na klejnot, Stealth, Tal, Tir w tej kolejności od 17 poziomu. I tutaj już, mam nadzieję, że zrozumieliście, są przedmioty, które powinniście zbierać. Tak, to są runy Tal, Tir i runa Ral oraz zbroja z dwoma miejscami na klejnot oraz laska z dwoma miejscami na klejnot, żeby te słowa złożyć. Kolejnym słowem runicznym, które jednak będzie używane przez was dopiero od 27 poziomu, a właściwie nie przez was, tylko przez waszego pomocnika z drugiego aktu, będzie Insight, olśnienie. Tutaj musicie zebrać runy Ral, Tir, Tal i Sol, czyli cztery runy, i musicie znaleźć broń, która ma cztery miejsca na klejnot, tak jakąś gizarmę. Ma być to broń drzewcowa na najemnika z drugiego poziomu i to słowo runiczne będzie dawało waszemu najemnikowi
aurę medytacji, która będzie regenerować manę, co sprawi, że będziecie znacznie szybciej progresować w grze. Mana jest dużym problemem, szczególnie na początku, jeżeli nie ma się itemów i to słowo insight naprawdę przyspieszy waszą rozgrywkę. Więc to są trzy przedmioty, w które musicie celować. Reszta przedmiotów, które zbieracie, to już zależy od was, od tego, co wam wydropi. Generalnie życie, mana, przydaje się szybkość biegania. No, co najlepsze znajdziecie. Tak naprawdę nie powinniście się skupiać na farmieniu. Jeżeli chcecie grać szybko, progresować, idziecie przed siebie. Wspominałem w moich filmikach na przykład o tym, jak levelować, jak grać w Diablo. Tak naprawdę możecie robić te wszystkie poboczne questy, jak na przykład zabijanie hrabiny i tak dalej, ale jeżeli zależy wam na szybkim progresie, nie robicie tych questów i na przykład z pierwszego aktu będziecie robić tylko quest pierwszy, siedlisko zła, żeby dostać bonus do umiejętności i potem Andariel. Można też oczywiście uwolnić Kane'a, ale jeżeli ktoś się bardzo śpieszy, to można to zignorować. Kane się pojawi w drugim akcie. Jedynie identyfikacja będzie u niego płatna, a nie darmowa. Jeżeli nie zrobicie tego questu, tak? Teraz jeszcze trzy słowa o umiejętnościach. Na poziomie trudności normal musicie wybrać jedną z dwóch umiejętności jako główne źródło obrażeń. To będzie albo ognista kula, albo błyskawica. I te umiejętności rozwijacie na początku, tak? Wszystkie twarde punkty w to dajecie, pamiętając o tym, żeby nie zadebać teleportu, pola statycznego i ciepła. Od patcha 1.13 macie także możliwość trzykrotnego zresetowania umiejętności u Akary po przejściu danego poziomu trudności i warto o tym pamiętać. Oczywiście, jeżeli gracie w plagi, to już w ogóle nie jest problem, bo możecie resetować umiejętności, kiedy chcecie. Ale załóżmy, że nie gracie i na Resurrect to pewnie też nie będzie można resetować umiejętności ile razy się chce, więc musicie rozważyć, jak te resety mają wyglądać. Według mnie buildem, którym powinniście przejść wyższe poziomy trudności, gdzie macie już niewrażliwości, będzie to hybryda czarodziejki na ogień lub błyskawice, koniecznie z zimnem. Czyli używacie dokładnie rzecz biorąc zamarzniętej kuli, tej umiejętności i tylko w nią wkładacie twarde punkty z drzewka zimna. I później rozwijacie drzewko błyskawic albo pod błyskawice, albo ognia pod firebola. Oczywiście synergię, później tutaj używacie też meteora, już na wyższych poziomach fireball i meteor. Tutaj błyskawica i seryjne błyskawice na wyższych poziomach, oczywiście mistrzostwa. A w zimnie tylko kula, z racji tego, że mam bardzo wysokie podstawowe obrażenia bez synergii. Mniej więcej tak powinny wyglądać wasze buildy. No dobra, czyli jakby to wszystko powiedziałem. Teraz jeszcze powiem o tym, jakie zbierać przedmioty na początek. Pójdziemy zrobić pierwszego questa. Zwróćcie uwagę, że nie szedłem do Akary, nie gadam z postaciami z racji tego, że to jest strata czasu. Pamiętajcie, że też na początku, kiedy mana będzie wam się kończyć, znalazłem pikowaną zbroję płytową, po prostu pikowaną zbroję. Niestety eteryczną, ale ją zakładam. Jak się zniszczy, to trudno, to się wywali. Siedlisko zła. To miejsce oznacza kłopoty. Wielki talizman. Zbieracie wszystko. W sumie te dwa złota też powinienem podnieść. Na początek zbieracie praktycznie wszystko. Chociażby po to, żeby to sprzedać. Pamiętajcie też o tych przedmiotach, które musicie znaleźć, czyli laskę z dwoma miejscami na klejnot. Prymitywne buty, oczywiście super. Na początek macie jeden zwój identyfikacji i jeden zwój portalu, więc możecie sobie wrócić. Zwróćcie uwagę, że też bolączką na początku jest oczywiście stamina, tak? Wytrzymałość, która się po prostu kończy. Tutaj na przykład pamiętajcie, że wasza laga ma bonus na nieumarłych. Dlatego też, jeżeli na przykład znajdziecie jakieś mikstury, które wytrzymałości, to oczywiście ich używajcie. O, widzę, że buty się już rozpadły. Laska. Oczywiście ją zbieracie także. Nic nie daje.
Jeśli chodzi o rozdawanie punktów, włożę sobie w ciepło pierwszy, a atrybuty w żywotność. Tutaj oczywiście musicie zaczynać od szamanów, żeby nie wskrzeszali. Mamy zbroję, którą nam się... Klucz, wszystko zbieramy. Jeszcze nie mogę. Siła 12. Na początek też bardzo mocne są te mikstury. Możecie je sobie na przykład używać na słapy. Poziom 6, dobra, to nawet nie ma o czym mówić. Ale warto je zachować. Mają one... bardzo duże obrażenia. Szczególnie jak będą jakieś duże zgrupowania potworów. No nie znalazłem żadnych mikstur many, ale tak zwana regeneracja przez poziom. Wszystkie magiczne przedmioty. Całe złoto. Wszystko na początku zbieracie. Wkładam też trochę w siłę, żeby móc nosić przedmioty. I kolejny twardy punkt w ognisty piorun. Magiczny oszczep. Też wcale nie musicie się trzymać tej lagi, jeżeli znajdziecie na przykład jakąś dobrą, jednoręczną broń, która będzie miała duże obrażenia, z fajną tarczą, możecie czarodziejką na początku spokojnie. O. Spokojnie grać sobie na mele. Zbieramy mikstury. Widzicie, regeneracja many jest bardzo powolna. Kiedy wyczerpie wam się stamina, możecie przełączyć, żeby postać szła. Wtedy będzie się poruszać, a stamina powoli będzie się regenerować. To też taki mały hint dla początkujących. Jeżeli o szybkie przerzucanie mikstur, to po prostu robicie to z shiftem. Ilu ich tu jeszcze zostało? 5. Zawsze jest powiadomienie, kiedy zostaje 5. Oczywiście się skampił. 3. No, bardzo irytujące jest to bieganie. Wskrzesił kogoś? Nie. Teraz się okaże, że gdzieś jednego zostawiłem. O nie. No dobra, to teraz jeszcze może trochę ogłoszeń. Tak mniej więcej powinien wyglądać wasz początek. Po zrobieniu questu w siedlisku zła lecicie prosto dalej. Możecie uwolnić Kane'a, możecie po prostu iść prosto na Andariel. Mniej więcej wydaje mi się, że opisałem, jak macie rozwijać umiejętności. Z kolejnych ważnych rzeczy, może tak, z ogłoszeń kanałowych. Jeżeli chcecie, mogę kontynuować grę tą postacią bez używania przedmiotów, które zgromadziłem na moim koncie plagi i zrobić filmiki jakby z kolejnych aktów, które przechodzę i pokazywać wam, jakich przedmiotów używam, na czym tam się skupiam. Mam nadzieję, że się uda te słowa runiczne, które opisałem, skompletować. No i też, tak jak pisałem, chcę, jeżeli ten kanał dobije do 500 odsłon, zrobić live'a z czatem, gdzie można pozadawać jakieś pytania. Nie mogę nieść nic. No, jestem już pełny. Oczywiście został jeden potwór tutaj wskrzeszony. No i pierwsze zadanie wykonane. Także to są moje plany. Napiszcie w komentarzach, co myślicie o live'ie i napiszcie, co myślicie o tym, żeby kontynuować rozgrywkę tą postacią bez używania przedmiotów, które posiadam na koncie. No i to wszystko na dziś. Do usłyszenia. Trzymajcie się.